Jakbyś miał wymienić trzy filmy z ostatniej dekady polskie, które twoim zdaniem wchodzą w taki top światowy. Ida, oczywiście, i Zimna wojna. I przy całym moim stosunku prawdopodobnie takim filmem będzie Zielona granica. Nie wiesz tego, bo nie widziałeś. Myślę, że politycznie będę do tego filmu dość źle nastawiony i to już w tej chwili widzę, bo wiem, co mówi o nim Agnieszka Holland. Ale artystycznie oraz pod względem zaspokojenia światowych potrzeb myślenia o Polsce będzie to film, który będzie oglądany wszędzie na świecie. I nic z tym nie zrobią przeciwnicy tego filmu. Cześć Łukaszu. Cześć. Miło Cię widzieć po, myślę, że co najmniej roku niewidzenia. Choć znamy się już, kilkanaście lat. Kilkanaście, z 16. Premierem był jeszcze Jarosław Kaczyński. Jeszcze tak. Wciąż rządzi tak. Z innej siedzenia. Są rzeczy stabilne, ale my jesteśmy w zupełnie innym budynku, z którego kiedyś rządzono. Zgadza się. I nie jesteśmy dzisiaj w formule politycznej, mimo że jesteś cały czas rzecznikiem prasowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jesteśmy dzisiaj po to, żeby porozmawiać trochę o kinematografii, o telewizji, o serialach w kontekście mimo wszystko odrobinę politycznym. To prawda. Pierwsze pytanie brzmi tak. Czy widziałeś już film Zielona granica Agnieszki Holland? Nie, i nie będę w przeciwieństwie do bardzo wielu Polaków z różnych stron sceny politycznej udawał, że go widziałem albo że wiem, co tam jest. Jestem wielkim wielbicielem twórczości filmowej Agnieszki Holland. To jest najwybitniejsza polska reżyserka. Ale myślę, że możemy też wszyscy mniej więcej wiedzieć, co w tym filmie jest, bo i mamy już relacje krytyków z Wenecji, mamy też wypowiedzi samej Agnieszki Holland, zwiastuny. To jest zawsze takie trochę zawodne. Opierać swoją wiedzę o filmie na podstawie tego, co mówili twórcy, czy na podstawie tego, co jest w zwiastunie, ale wiemy, że stanowczo ten film dotyka bardzo ważnych dla Polski problemów, jakim jest nielegalna imigracja z terenu obecnej Białorusi. I jest też film, który chyba raczej stanowczo nie reprezentuje takiego poglądu, jaki reprezentuje polski rząd, że nasze granice są ważną wartością, które należy bronić za wszelką cenę. To może tutaj jest od razu stop. Bardzo ciekawy wątek. Film nie reprezentuje poglądu, jaki reprezentuje rząd. No właśnie. Czy jest w ogóle jakiś domyślny wymóg, żeby filmy prezentowały, czy były kręcone zgodnie z racją stanu kraju, w którym powstają? Ja myślę, że nie ma takiego wymogu. Przynajmniej nie ma takiego wymogu w demokratycznym, wolnym państwie, jakim jest Polska. Czyli jeszcze jesteśmy wolni i demokratyczni. Ja stanowczo uważam, że jesteśmy państwem wolnym i demokratycznym. A ten film był reklamowany, nagrodę dla niego przez instytucję podległą ministrowi Glińskiemu, Polski Instytut Sztuki Filmowej. Więc nie ma tutaj zamordyzmu. Agnieszka Holland zrealizowała ten film w całości na terenie Polski z polskimi aktorami. W dużej mierze za polskie pieniądze, więc jest to jednak jej demokratyczne prawo, z którego skorzystała. Jest to dowód na to, że tak jak troszeczkę w Stanach Zjednoczonych mogą w Polsce powstawać filmy bardzo krytyczne wobec polityki i historii swojego państwa. No to jest zresztą taki nurt dosyć silny w kinie, żeby wspomnieć chociażby Olivera Stone'a i słynnego JFK'a, czy filmy o Wall Street. Ale Oliver Stone, z takiego twórcy, który bardzo Amerykę odkłamywał, demitologizował, bo to był jego film o latach 60. Mamy też The Doors, mamy całą trylogię wietnamską od Plutonu do Między niebem a ziemią. Skończył w pewnym momencie jako trochę prorosyjski propagandista. Mówię o Snowdenie, filmie zrealizowanym kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych. I ta tradycja tak czasami się zazębia, to znaczy z filmów bardzo krytycznych wobec systemu demokratycznego w pewnym momencie powstają, przeobrażają się te filmy nieco aż nazbyt krytyczne wobec tego ustroju, a za to zbyt mało krytyczne wobec ustrojów niedemokratycznych, które są obok nas. No, filmy chyba dosyć wcześnie zostały przejęte przez reżimy autokratyczne właśnie, żeby uprawiać propagandę. To cóż, Leni Riefenstahl też kiedyś dostała nagrodę specjalną w Wenecji. Dostał ją Gerhard Ucicki za Heimker. To jest zresztą teraz przez prawicowych publicystów wykorzystywane przeciwko pani Agnieszce. No, kino ulegało różnym formom propagandy, prawicowym, lewicowym. Kino było używane przez różnego rodzaju rządy. Kiedy to się zaczęło? Praktycznie od samego początku, bo już w latach 20 lat po powstaniu niemego kina powstają Narodziny Narodu, które są ważnym elementem dyskusji wewnątrzamerykańskiej o tym, że Konfederacja jednak była okej. Ale
systemy komercyjne nigdy nie mogły tego tak naprawdę porządnie zrealizować, bo tam, gdzie liczą się wszystkim pieniądze, a tak było w Hollywoodzie, być po prostu tak do końca nie mogło. Kino musi być dla wszystkich i musimy zarabiać pieniądze. Więc tak naprawdę dopiero Sowieci i Niemcy hitlerowscy zrobili to, co zrobili. Sowieci najpierw w latach 20., a Niemcy zarządów nad niemieckim przemysłem filmowym Józefa Goebbelsa w latach 30. I te reżimy stworzyły bardzo, bardzo mocne podstawy do istnienia takiego kina, ale ono nigdy nie było głównym elementem kinematografii nawet w państwach totalitarnych. I w Niemczech hitlerowskich, i w Rosji sowieckiej głównym elementem kina było jednak popularne kino dla mas, dobre kino artystyczne, także wykorzystywane politycznie, bo pamiętajmy o tym, że politycznie wykorzystywany jest nie tylko film z zasady polityczne, ale również bardzo często dobre kino artystyczne ma takie ciągoty. No tak, ale to pozostajmy jeszcze na chwilę przy tych filmach propagandowych z zasady, z zamysłu. A czy w ogóle można nazwać je sztuką? Czy one mają walory artystyczne? No dostawały te nagrody, o których wspomniałeś. Tak, bo propaganda ma bardzo często dobre walory artystyczne. Po pierwsze, sama propaganda musi być dobrze zrobiona. Po drugie, ona bardzo często jest dobrze zagrana. Bardzo często jest doskonale wyreżyserowana. Pancernik Potiomkin Sergeja Eisensteina jest filmem klasycznie propagandowym, zafałszowanym historycznie, ale rewolucyjnym pod względem montażu, gry aktorskiej, ruchów kamery. Para dokumenty, ale też zafałszowane i zakłamane i zmanipulowane Leni Riefenstahl, czyli Triumf Woli i potem Olimpia o Igrzyskach Olimpijskich w roku 1936 także były zafałszowane, ale były bardzo wybitnymi dziełami artystycznymi. Tak to już jest. Czyli można krytykować dany film z punktu widzenia treści przekazu, ale wciąż kamieniem będzie milowym twórczości artystycznej. Można być, nie chcę mówić, że Agnieszka Holland uprawia kino propagandowe, bo tak nie jest. Natomiast gdyby ktoś tak twierdził, to może tak twierdzić i jednocześnie uważać, że to jest wybitne kino pod względem artystycznym. Zarzucenie Agnieszce Holland, nie wiem, zobaczyłby, że film, że nie trzyma się faktów, albo że daje głos tylko jednej ze stron, co teraz dają się sugerować jej przeciwnicy, absolutnie nie może oznaczać i nie musi oznaczać tego, że jest to film zły. Zresztą pamiętajmy, że Agnieszka Holland jest twórczynią wielu filmów, które szły na bakier każdym czasem, w których powstawały. Aktorzy prowincjonalni w okresie gierkowskiej propagandy sukcesu pokazywali, że nic nie jest dobre. Kobieta samotna pokazywała prostych ludzi w czasie karnawału Solidarności i ich problemy. Agnieszka Holland bardzo często szła na przekór i choć nie będę tutaj przed Państwem ukrywał, ja nie zgadzam się z takim idealistycznym obrazem aktywistów na granicy. Uważam, że państwo polskie jak najbardziej postępowało jak należy. Nie tylko tak uważam jako rzecznik MSZ, ale jako prosty obywatel. Jestem bardzo ciekawy perspektywy tej wybitnej reżyserki, bo może to być jakiś element dyskusji. Zwłaszcza ale naszej wewnętrznej. To sam podjąłeś ten wątek jako rzecznik MSZ. Miałem, chciałem abstrahować od tej twojej funkcji, ale jak widać, nie potrafię tego do końca. Bo ten główny zarzut, tak spróbujmy to streścić w pigułce, przeciwko postępowaniu polskiej strony w kontekście kryzysu na granicy białoruskiej polegało na tym, że no nie powinno się stosować tych pushbacków. Powinno się wszystkim oferować możliwość aplikowania łatwego o azyl i te aplikacje pewnie rozpatrywać pozytywnie. Bardzo często porównuje się niestety to do tego, co stało się kilka miesięcy później, kiedy przyjęliśmy ponad milion Ukraińców tutaj na ponad 2 miliony Ukraińców w Polsce. Tylko że to są jednak sprawy w gruncie rzeczy bardzo podobne. Społeczeństwo polskie ma prawo do obrony swoich granic, a ci ludzie znaleźli się na granicy nie tyle w wyniku własnej decyzji, ile w wyniku działania atakującego Polskę, tak naprawdę sąsiedniego państwa. Nie uciekali z terytorium niebezpiecznego, bo przylatywali na to Białoruś samolotami, mogli przecież przecież też do Polski i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się dlatego z tymi zarzutami kompletnie nie zgadzam, ale taka narracja jest bardzo silna i jest prezentowana przez twórców. A dlaczego ci ludzie sami z siebie, to tak już podsumujmy, stanowili, czym stanowić by mieli dla Polski jako kraju niebezpieczeństwo? Nie można pokazywać żadnemu autokratycznemu państwu, że jest się słabszym, że można przechodzić przez granicę i że przynoszone przez nich działanie polegające na sprowadzaniu tych ludzi z Bliskiego Wschodu, pozbawianiu ich pieniędzy i puszczaniu ich przez granicę może być kontynuowane. Polskie państwo musi rozmawiać z sąsiadem językiem, który jest dla niego zrozumiały. Granica pomiędzy Białymstokiem a Grodnem to nie jest miejsce dla pięknoduchów, którzy potem będą realizować filmy. To jest bardzo skomplikowany element sytuacji międzynarodowej. Ja mam taki problem z twórczością kinową, telewizyjną, która w ten sposób komentuje bieżącą rzeczywistość. Bo pozostajmy przy Agnieszce Holland i jej inny film. Wspomnijmy Obywatela Jonesa.
To jest film, który komentuje rzeczywistość przed już w tym momencie prawie 100 lat. No to 90. Wspólnie z Łukaszem Adamskim puszczamy go właśnie niedługo w telewizji w ramach naszego cyklu Czwartkowy Klub Filmowy. Jest to film, który bardzo ostro rozlicza się z komunizmem. Jest to najlepiej chyba rozliczający się z komunizmem film zrobiony w ciągu ostatnich kilku lat, pokazujący, jak wielką wiedzę Agnieszka Holland wyniosła z państwa komunistycznego, w którym sama żyła przez wiele lat, się z nim borykała. Co tylko daje nam, jako krytykom sztuki, akurat tutaj występuje w tej drugiej roli, dowód na to, że jest to twórczyni reżyserka bardzo niejednoznaczna. Mój problem w tym kontekście polega na tym, że o ile Obywatel Jones to jest film, który powstał na bazie twardej, udokumentowanej wiedzy. To znaczy nikt poza jakimiś naprawdę radykalnymi komunistami nie uważa, że nie było Hołodomoru i że przyczyną Wielkiego Głodu nie były działania Rosji Sowieckiej, prawda? No umówmy się, nikt tak nie sądzi. Mamy twarde dowody, że tak było. W przypadku tego, co się dzieje obecnie na granicy, z poziom szumu informacyjnego i ta taka plama niewiedzy, której ja też jestem uczestnikiem, bo też nie jestem w stanie stwierdzić na tym etapie, kto mówi prawdę, kto nie, kto się z nią mija, kto trochę koloryzuje. Takie kino przypomina mi bardziej formę fabularyzowanego felietonu politycznego niż film per se. Ale bardzo często ludzie, którzy zajmują się historią bardzo adekwatnie, bardzo obiektywnie w wypadku współczesności, stają się plakacistami, stają się propagandistami, to dotyczy każdej strony. Stają się po prostu tymi, którzy do obecnego sporu politycznego włączają wszystko. I nie jest to rzecz, która pojawiła się w roku 2022 czy 2023. Mm-hmm. A z czego wynika to? Bo wydaje mi się, że w polskim kinie takich filmów komentujących rzeczywistość i różne jej elementy od politycznej po społeczną jest ponadproporcjonalnie dużo. Jak sobie przejrzymy to, co się u nas tworzyło też po 89, to mamy sporo takich przykładów. Plac Zbawiciela chociażby, jeżeli chodzi o rzeczywistość społeczną, tak Smarzowski, każdy właściwie jego film to komentarz do rzeczywistości. Nie tak dużo, nie jest tego jakoś w Polsce nadproporcjonalnie więcej, po prostu tak jest i w Wielkiej Brytanii, i we Francji, i tak jest w Stanach Zjednoczonych, tylko tam powstaje też przy okazji bardzo dobre kino rozrywkowe, które to jakoś wszystko równoważa. Polacy, o ile to jest może rzecz, którą troszeczkę wstydzą się polscy filmowcy, twierdzą, że jakoś nie znajdujemy drogi do współczesności. Nie, my nie mamy problemu ze stworzeniem filmów pokazujących naszą obecną rzeczywistość. Mamy natomiast problem z dobrym komercyjnym kinem i przez to, że powstają w gruncie rzeczy tylko takie dobre filmy, a ten Plac Zbawiciela, o którym mówiłeś, my czasami mamy jakieś wrażenie nadproporcjonalności. Ale czyli nie jesteśmy tak wyjątkowi. Nie jesteśmy absolutnie żadnym wyjątkiem. Starczą być Michael Lee, czy filmy, które powstają w Wielkiej Brytanii, zrozumieć, że Brytyjczycy też o tym robią, tylko jeszcze przy okazji serwują całą resztę kinowego obrazu, który my się dopiero w ostatnich latach paradoksalnie dorabiamy. Mamy coraz lepsze kino popularne w Polsce, realizowane zarówno dzięki mecenatowi państwowemu, jak i bez niego. O tym polskim kinie jeszcze porozmawiamy. Ja mam wrażenie, że istnieje cienka granica pomiędzy komentarzem do rzeczywistości i takim subiektywnym spojrzeniem i subiektywną refleksją danego twórcy, który to komentarz czy refleksja może iść w dowolną stronę, tu jest pełna swoboda artystyczna, a próbą przekonania mnie jako odbiorcy do pewnej wizji świata. I w momencie, gdy kino, telewizja, seria zaczyna być, taka jest moja hipoteza robocza, użyty nie jako środek przekazu tego, co jak ja dostrzegam, jak ja czuję, rozumiem rzeczywistość wokół mnie, ale jako środek retoryczny, żeby przekonać drugą stronę do czegoś, to gdzieś tu mi się gubi ten element celu sztuki, jakim powinna być sama sztuka. Ale tak nigdy chyba nie było do końca. Nigdy sztuka nie była celem samym w sobie. Tak naprawdę sztuka nigdy nie była obiektywna, może to zabrzmieć cynicznie, co w tej chwili mówię, ale sztuka zawsze była narzędziem, albo w rękach państwa, albo bogatego mecenasa, albo było narzędziem politycznym. Nie byłoby wielkich dzieł Michała Anioła czy Leonarda da Vinci, gdyby nie próba kolejnych papieży pokazania potęgi Kościoła, a potem walki z protestantyzmem. Nie byłoby muzyki Jana Sebastiana Bacha, gdyby nie protestantyzm walczący z katolicyzmem. I zawsze tak było. Jean David, wielki malarz francuski, był instrumentem propagandy Napoleona. Inni malarze byli instrumentami propagandy innych cesarzy. Kino naprawdę pod tym względem ma jeszcze słabszą możliwość
być czymś obiektywnym i czymś, co działa tylko dla sztuki, bo jest sztuką bardzo drogą. Nie może, w przeciwieństwie do książki, którą może napisać pisarz na zimnym, nieogrzanym poddaszu, czy malarstwa, które może powstać w pracowni, nie może tego robić wyłącznie dla siebie. Zawsze powstaje ta kwestia mecenatu, państwa, publiczności, która ma ten film pójść lub nie. Jakiekolwiek próby stwierdzenia, że kino może istnieć jako sztuka samo dla siebie, są fikcją. Nigdy tak nie jest. Zawsze to jest albo cenzura polityczna, albo ekonomiczna, albo cenzura publiczności. No dobrze, ale to wobec tego, czy taka konkluzja byłaby uprawniona? No skoro tak, to wszystko jest w tym zakresie dozwolone. I kino propagandowe, które jednak kojarzy się z czymś etycznie wątpliwym. No, państwo chce ci sprzedać jakąś najczęściej zafałszowaną wizję rzeczywistości. W takim ujęciu jawi się jako normalny, równoprawny rodzaj sztuki kinowej. W pewnym sensie tak, bo to jest jeszcze kwestia zasad moralnych, które istnieją u nas samych. Państwo się ma kierować jakimiś zasadami w miarę obiektywnymi. I unikać tego typu działania. Twórcy też się takimi zasadami mają kierować, ale w tym momencie żyjemy w świecie, w którym może nawet nie państwo jest jakimś tutaj dużym problemem, ale cenzura z jednej strony poprawności politycznej, która jest bardzo mocna i została jednak wprowadzona w warunkach systemu demokratycznego. Cenzura, jeszcze mniej zrozumiała niż cenzura państwa, która jednak zawsze kieruje się jakimiś zasadami, mniej lub bardziej znaczącymi, tutaj nigdy nie wiadomo. Żyjemy w świecie, w którym nie tylko państwo jest już zagrożeniem. Przecież większość filmów powstaje wcale nie za pieniądze państw, tylko wielkich korporacji. No mówisz to w półtora roku po inwazji Rosji na Ukrainę. Mimo wszystko postawiłbym tezę, że państwo jest wciąż największym ciągle, zagrożeniem. Ale jednak nie jedynym. I nie w wypadku kultury. Pamiętajmy o tym, że jednak państwo zawsze będzie największym zagrożeniem, jeżeli chodzi o broń, jeżeli chodzi o działania wojenne, jeżeli chodzi o aparat przymusu. To na szczęście nie zostało sprywatyzowane i może sobie Elon Musk od czasu do czasu decydować, że Starlinka wyłączy lub włączy, ale jednak ciągle musi się liczyć ze Stanami Zjednoczonymi. W wypadku sztuki to jednak bardzo mocno zostało sprywatyzowane i w świecie demokratycznym nie mają państwa już takiego wpływu ich cenzura na sztukę. W Rosji, w Chinach tak, ale to jednak nie są nawet największe rynki. To zanim jeszcze przejdziemy do tego wątku, bo to jest bardzo ciekawy wątek, który chciałem poruszyć, między innymi w kontekście Netflixa, czy innych tego typu platform, powiedz mi proszę, chciałem wrócić do Smarzowskiego i do jego słynnego dzieła Wołyń, no pytam nie bez kozery o Wołyń. Oczywiście. Powiedz mi, jak oceniasz tę wypowiedź artystyczną? Wołyń. Tak, jak recenzujesz, jako krytyk, profesjonalny krytyk filmowy. Profesjonalnej rzeczy. Ja być może jestem profesjonalnym historykiem kina, bardziej historykiem kina niż krytykiem, ale wypowiedzi krytyków nigdy nie uważam za coś, co jest autorytetem niepodważalnym. To nie jest tak, że wchodzi nam ktoś ex katedra, jak papież Franciszek w sprawie wiary i moralności i mówi, i mamy tego słuchać, że film jest dobry lub zły. Ja jestem wielkim wielbicielem większości twórczości Wojciecha Smarzowskiego. Właściwie chyba tylko Claire też uważam za dobry film. Wesele 2 było dość słabe dla mnie. To jest moja prywatna opowieść. No, Pod Mocnym Aniołem było dość słabym filmem. Zdarza się. Była to, ja opisałem też ten film w Rzeczpospolitej w roku 2016. Jest to jedno z największych dzieł polskiego kina historycznego. Film, który zachował styl reżysera, ale jednocześnie dał nam bardzo epicki obraz tego, co się zdarzyło na jednej małej przestrzeni od 1938 do 1945. No właśnie ta epickość w opowiadaniu historii polskiej mnie zawsze raziła. Ale historia Polski była epicka i nie ma wyjścia. No. Każda historia, jak się odpowiednio przedstawi, może być epicka. Zmierzam do tego, że u nas jest nawet bez tego przedstawienia. Problem Polaków jest to, że my bardzo często właśnie się tej epickości wstydzimy i robimy rzeczy epickie, nie epicko, przez co one tracą na znaczeniu. Ale to jest, wiesz, głębsza dyskusja. Jesteśmy krajem, gdzie najbardziej epicką rzeczą była właśnie nasza historia i nie da się jej w inny sposób niż jakaś forma epickości. Oczywiście bardzo różne, bo może być wajdowska epickość, kawalerowiczowska epickość filmowa, może być epickość Smarzowskiego, ale jednak nie da się inaczej polskiej historii ugryźć. Ona nawet kiedy jest mała, od razu się robi bardzo epicka. Już może niekoniecznie wiele innych rzeczy w Polsce jest epickich, ale historia jest. Okej, to może moje zastrzeżenie polegałoby bardziej na tym, że tej epickości nie towarzyszy budowanie historii jednostek, które w tej naszej historii ogólnej się Smarzowskiemu się pojawiały. Udaje się, tak uważasz? Tak, Smarzowski przy całej swojej takiej skłonności do pokazywania straszliwego tłumu, do pokazywania zła. Ta wielowątkowość mnie zawsze Ale ci bohaterowie zawsze uderza. Są ciekawi,
on może po prostu musiałby bardziej ciąć i musiałby bardziej unikać tworzenia nowych historii, ale myślę, że da się jednak historię jednostek Usmarzowskiego bardzo łatwo wychwycić. A może właśnie ten Wołyń to jest tak wielowątkowa historia, że pocięcie tego w filmie też byłoby jakimś zakłamaniem rzeczywistości? Mamy główną kobiecą bohaterkę tego filmu, która jednak trzyma na sobie oczy przez cały ten okres od 1938 do 1944 roku i przez swoje losy pokazuje całą tą skomplikowaną. A dlaczego Wołyń wywołuje w nas, jako Polakach, wciąż tak duże emocje? Przecież... Bo nie wywoływał jej przez wiele lat, to jest stosunkowo nowa rzecz. 20 lat temu, ja jestem akurat z tej okolicy, na ziemi chrubieszowskiej, chełmskiej, bardzo podobne rzeczy miały miejsce. Bo nie tylko Wołyń czy Galicja Wschodnia były miejscem polsko-ukraińskich walk i ludobójstwa, które tam zostały popełnione. Ale my żyjemy w Polsce, w państwie, kraju, które rzeczywiście miało epicką historię ludobójstwa, zbrodni w okresie II wojny światowej i zaraz po niej. Pomijamy tutaj kwestię pierwszej wojny, zaborów, to też było straszne. Nie będzie tak, jak chcą na przykład niektórzy ludzie, że będzie zawsze jakaś centralna zbrodnia, centralna tragedia, centralne przelanie krwi, które będzie zawsze dla nas jednakowo ważna. No może zawsze będą dla nas jednakowo ważne powstanie warszawskie, zniszczenie Warszawy, powstanie w getcie warszawskim, ale tu się zdarzyło tyle różnych rzeczy, że nigdy nie będzie tak, że tylko Jedwabne będzie w centrum, jak chcieliby niektórzy zwolennicy tego mitu, czy że Markowa będzie tylko w centrum, czy że Wołyń będzie tylko w centrum. Niestety będziemy odkrywać... czyli Jedwabne jest mitem? Mówimy tutaj o zjawisku Jedwabne. Opowieści, nie o samej kwestii historycznej. Zresztą Markowa też jest już odrębną opowieścią od tej strasznej tragedii, która spotkała Ulmów ze strony Niemców. Chodzi o to, że nigdy nie będziemy mieli w Polsce jednakowo ważnych zbrodni, a Wołyń był przez wiele lat przemilczany, bo był poza granicami Polski. Też on padał ofiarą regularnie pojednania polsko-ukraińskiego w ciągu ostatnich 20-30 lat. Po co wypominać, po co mówić? Nasi ukraińscy partnerzy do końca do tej prawdy dojrzeją. No, jak wiadomo, jak dojrzewają, bywa z tym bardzo niełatwo, chociaż ostatni gest prezydenta Zeleńskiego jest jednak wielki. Ale Wołyń... Musisz wymienić ten gest, ponieważ nie wiadomo, kiedy dokładnie będzie opublikowany wywiad. Prezydenta Zeleńskiego z lipca 2023 roku z katedry w Łódzku. Był dla nas bardzo ważny. Ale problem jest taki, że my odkrywamy też tych ludzi, którzy ginęli na Wołyniu z polskiej strony. To nie były szlachcianki i szlachta z Białego Dworku. To nie byli, chociaż byli tam też tacy ludzie, warszawscy inteligenci jak Zośka czy Rudy. To byli zwykli chłopi, osadnicy. Którzy tam na Wołyniu mieszkali albo od kilkunastu lat, albo pokoleniami od wielu set lat. Normalni, zwykli ludzie, którzy padli ofiarą nazistowskiego, ukraińskiego ludobójstwa wytworzonego przez nacjonalizm, który postanowił ich wymordować. My tego wcześniej nie odkrywaliśmy, bo mieliśmy inne sprawy do przepracowania. Od 20 lat ten Wołyń jednak staje się jednym z najważniejszych elementów polskiej pamięci. I tego czasami niektórzy ludzie w Polsce nie rozumieli aż do tej rocznicy, która miała miejsce teraz, a na Ukrainie nie rozumieli tego praktycznie nic. Mówienie o Wołyniu to jest stąpanie po polu minowym, bo właściwie trudno zadowolić kogokolwiek. Jest stąpaniem po polu minowym. I ja nie rozumiem kompletnie sytuacji, w której ma naród jakiś wstydzić się mówienia o swoich ranach. No, skoro Polska, aby w latach 90. była w stanie się przyznać do zbrodni na Niemcach, mimo tego, co zrobili Niemcy Polakom, państwo niemieckie, była w stanie zrobić coś w Jedwabnem, a postawić pomnik, przeprosić ustami Aleksandra Kwaśniewskiego, to tym bardziej mają prawo wymagać tego od innych. I tutaj nie ma naprawdę i nie powinno być żadnej taryfy ulgowej. Mamy prawo mówić to, co prawdę w tych sprawach Niemcom, Czechom, którzy mordowali Polaków na Zaolziu, Litwinom. To jakaś dziwna empatia nie polega na wycofywaniu się i nie mówieniu o tym. A nikt poza Polakami, przypominam, tego w Europie Środkowo-Wschodniej nie robi. Wszyscy formułują bardzo jasno opinię o tych zbrodniach, które zostały popełnione. Więc tylko prawda nas tutaj wszystkich wyzwala. I to zawsze będzie stąpanie po polu minowym, ale no cóż, teraz wielu usprawiedliwia to wojną, która się toczy na Ukrainie. Przypominam, że jednak ta wojna nie toczyła się w latach 90., nie toczyła się później. Nie możemy też wiecznie, i to jest niestety też taki pewien sznyt warszawskiej inteligencji, traktować Ukraińców jak dzieci, które nie dojrzały do konfrontacji z własną historią. To jest silne społeczeństwo, silny naród, który teraz hartuje się bardzo w obliczu rosyjskich zbrodni. Tam jest ten problem, że spora część tego narodu w ogóle nie wie, że taka historia miała miejsce. To niech się tego nauczą i tak samo, myślę, dotyczy to zresztą Polaków i wszystkich innych narodów tutaj. Uczmy się prawdziwej historii. Stawianie pomników bohaterom, tak jak wczoraj postawiło państwo polskie, ale i beatyfikacja, pomnik Ulmom w Markowej, nie oznacza przecież tego, że nie trzeba mówić o historii. Bohaterowie stają się
negatywnej historii. Bohaterowie stają się przez to jeszcze więksi. Skończmy wątek Wołynia, dużo było. Ach, wróćmy do filmów. Natomiast to, co łączy oba wątki, to ta historia. I to, co się z nią robi obecnie właśnie w tym kinie, jak ty ująłeś to sprywatyzowanym. Ja, żeby było jasność, nie mam nic przeciwko sprywatyzowanemu kinu. Natomiast no, coś jest... środowisko, które popiera różne formy prywatyzacji. Zgadza się, zgadza się. Mimo wszystko wolę nawet najgłupszy film promujący obce mi ideologię, jeśli wyjdzie z prywatnej stajni filmowej, niż jeśli wyjdzie z studia państwowego i zostanie podane do wierzenia wszystkim obywatelom za pomocą jedynie słusznej telewizji, prawda? To jakby są dwie, według mnie, różne rzeczywistości. Ale okej, mamy teraz te platformy streamingowe, które właściwie moje pokolenie, dla mojego pokolenia są ważniejsze niż telewizor, ważniejsze niż kino. Ja mam takie pokolenie pomiędzy, wiesz? To znaczy jeszcze ciągle telewizja i radio mają dla nas duże znaczenie. Ale poniżej to się oczywiście kończy. I tutaj znów mamy zjawisko przekonywania za pomocą tychże dzieł, które są tam publikowane, do różnych poglądów. Najczęściej są te poglądy, no tak się składa, lewicowe. Nie chciałbym tutaj o konkretnych tam kwestiach mówić, że LGBT czy nie LGBT. To już jest sprawa na odrębną dyskusję. Natomiast można odnieść takie wrażenie, że to jest wątek, który coraz bardziej się wybija. Są tworzone osobne kategorie, które mają nas, że tak powiem, wdrażać w taki nowoczesny styl myślenia. A kategorie mam na myśli filmów i seriali, które tam się pojawiają. A dalej, jeżeli chodzi o historię, mamy swoistą politykę historyczną, w której okazuje się, że historia, fakty historyczne się nie liczą. Liczą się inne wartości, chociażby takie jak inkluzywność. Wobec tego nie ma znaczenia, że ktoś, kto gra postać historyczną, ma inny kolor skóry niż ta postać, albo nie wiem, to nie miałoby znaczenia, gdyby Napoleona grał ktoś postury Mike'a Tysona i tak dalej, bo inkluzywność jest ważniejsza. Jak oceniasz tego typu nurty? Przedtem powiedziałeś, że ta propaganda jest, czy to przekonywanie do jakiegoś punktu widzenia jest jakby wpisane właściwie w naturę kina. Czasami się udaje, a czasami nie. Dobra propaganda to jest taka propaganda, która nie idzie na rympał i pozostawia jednak widzowi coś do myślenia. I jeżeli się robi film historyczny, w którym postacie z XIX wieku, elitach brytyjskich mają czarny kolor skóry, co było niemożliwe. Tak. Królowa Charlotta nie była czarna. Królowa Charlotta była Niemką z Mecklenburgii. W ogóle osoby czarnoskóre w Wielkiej Brytanii w ogóle pojawiły się bardzo późno. Tam i tak się pojawiły wcześniej niż gdzie indziej. To znaczy istnieje przynajmniej teoretyczna szansa spotkania, istnieli wolno mieszkający Murzyni w Liverpoolu, w Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania potrafiła przyjąć jednostki z nieokonania niewolnictwa szybko. W Paryżu, w Berlinie nie. I ta propaganda prowadzi do tego, że jest totalnie nie do akceptacji, jest totalnie nierealistyczna i nie spotka się raczej z przeprowadzeniem swojego myślenia. To są takie ideologiczne rzeczy, które są przez chwilę modne i potem upadną. No ale spotykam się z takimi argumentami... Ale niektóre przetrwają. Że... Powiedzmy sobie, ludzie o takim konserwatywnym usposobieniu, jeśli chodzi o sztukę, są przewrażliwieni na tym punkcie, że właściwie co to ma za znaczenie, czy jakiś bohater jest czarny, czy biały, że jest dobrze zagrany. Nie ma znaczenia przy adaptacji literatury. Więc spokojnie Hamlet może być czarny. Otello był grany wielokrotnie przez białych aktorów, którzy się szuwaksowali niemalże. To się teraz nazywałoby zawłaszczeniem kulturowym, więc nie ma powodu, żeby Hamleta nie miał zagrać, czy Macbetha, czarny aktor. Bo to jest sztuka, to jest umowne. Ale film historyczny, który też może być sztuką, może być wariacją, może być tak jak Faworyta Latimosa sprzed kilku lat, wariacją na temat XVIII wieku, ale film historyczny musi odtwarzać epokę w sposób przynajmniej częściowo z nią zgodny i realistycznie z nią zgodny. Twierdzenie, że istniały czarne osoby w elitach państwowych, podważa też przy okazji prawo obecnych czarnych osób do walczenia o jakieś rekompensaty za prześladowania przez kilkaset lat. To jest miecz obosieczny. To jest po prostu rzecz do wyważenia. W normalnym świecie mniej więcej wiadomo, kiedy robi się sztuka, kiedy robi się propagandę. A teraz, no cóż, na czarne mówi się czasem białe, na białe mówi się czarne. Czyli można zakładać, że
przesyt tą propagandą spotka się raczej z brakiem akceptacji widzów. Obecne lewicowe przechył w elitach świata akademickiego, świata sztuki, jest odpowiedzią na to, że kiedyś był tam przechył prawicowy. Kiedy był w sztuce prawicowy przechył? Przez większość poprzedniego stulecia. Popatrzmy się na noblistów z literatury. To są ludzie bardzo prawicowi. Knut Hamsun nie dostałby teraz Nobla. Selma Lagerlöf nie dostałaby Nobla. Mommsen, niemalże nacjonalistyczny historyk niemiecki, był pierwszym laureatem literackiej nagrody Nobla. Proudhon, Raymond. To nie byliby ludzie, którzy by teraz Nobla dostali. Raymond by nie dostał Nobla? Nie dostałby Raymond, nie dostałby Sienkiewicz. Choć ja osobiście uważam, że Olga Tokarczuk jest taką trochę lewicową wersją Sienkiewicza, jest bardzo podobna do niego pisarką, jest znacznie bardziej związana z polską historią, niż się myśli, ale to jest głębsza rzecz do dyskusji. Elity akademickie były bardzo faszyzujące do II wojny światowej, bardzo prawicowe, jeszcze potem przez wiele lat. To jest zmiana z roku 68, ale każda zmiana i przechył w jakąś stronę prowadzi do przechyłu w drugą. W odpowiedzi na polityczną poprawność w kinie amerykańskim mamy teraz dużą ilość filmów, które są nieco bardziej prawicowe, pojawiające się w tym kinie. To nie jest tak, że świat się na zawsze przegina w jedną ze stron. Teraz w odpowiedzi na przeginanie lewicy może się spora część młodzieży przegiąć w drugą, ale prawicową stronę. Czy powiedziałbyś, że ta amplituda przegięć jakby jest w normie, czy ona jest obecnie szersza niż historycznie to bywało? W kinie jest za duże przegięcie w stronę lewicy. Nie wiem, jak jest w wielu sztukach. Nie w każdej mam kompetencje, żeby się wypowiadać. W literaturze? A dlaczego jest bardziej, twórcy filmowi mają taką skłonność? Bo twórca filmowy jest uzależniony od elit, którego wynoszą. On nie może tej tworzyć sztuki, jak to już powiedziałem na początku, samotnie. Musi wziąć pieniądze. No taki Oliver Stone wspomniany wcale nie jest zmuszony, żeby był lewicowcem. Jest zbyt potężną postacią. Nie. Myślę, że Oliver Stone, jakby był potężną postacią, to by dostawał porządne pieniądze w Stanach Zjednoczonych na swoje filmy, a nie, że nie zrobił żadnego dobrego filmu od 20 lat. To jest taki trochę mit Olivera Stone'a, w którym nasze pokolenie jeszcze zostało wychowane, ale to jest w tej chwili upadły reżyser. Bo to on robił wywiady z Putinem, prawda? I z Fidelem Castro, i z różnymi ludźmi. To jest upadły reżyser, który właśnie szuka sponsora. Nie wiem, kto to mówił, że mecenasa. Aktor jest od grania i tak. Kazimierz Dejmek. Właśnie. A dlaczego reżyser jest w jakiś sposób uznawany za kogoś, kto ma więcej do powiedzenia niż aktor? Dlaczego? Ale to u nas. Pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych, mimo istnienia zawsze wielkich, cenionych reżyserów, mimo też zmiany tej pozycji, w bardziej europejskim kierunku reżyser nigdy nie stał się takim przewodnikiem dusz i kimś, kto ma aż tyle do powiedzenia. To w Europie mamy wielkie przemowy, to w Europie mamy ten wielki mit wielkiego twórcy, którym byli w XIX wieku wielcy pianiści, potem wielcy dramaturgowie, a teraz są wielcy reżyserzy. Ale to jest już kwestia dyskusji na temat tego, czym ten zawód naprawdę jest. W Stanach jest to jednak ciągle głównie zawód koordynacyjny. Reżyser musi być mądrzejszy od aktorów, bo koordynuje tworzenie całego filmu. Aktorzy po prostu muszą być utalentowanymi ludźmi, którzy coś nam na tej scenie pokażą. Ale też mamy w Europie, pomimo walki z romantyzmem i z całym tym romantystycznymi mitami, przynajmniej oficjalnie lansowanej przez obecne elity artystyczne, jednak taki wielki nawrót do tych romantycznych mitów wielkich wieszczów, twórców. No cóż, no, tak jak ja mogę mówić o filmie i mam doktorat z filmoznawstwa i z tego mam ten doktorat i właściwie nie powinien być autorytetem niczym innym. Tak samo również pisarz, co najwyżej, potrafi dobrze pisać i tylko w tym jest autorytetem. To my czasami przypisujemy twórcom większe znaczenie. I jakbyś to zinterpretował, ten fenomen cywilizacyjny, że szukamy autorytetów wśród ludzi dostarczających nam rozrywkę? Zawsze, bez względu na to, czy jesteśmy religijni, czy niereligijni, tworzymy jakieś quasi-religijne systemy i widocznie dla niektórych takim quasi-religijnym systemem jest film i wielcy reżyserzy. Ja sam zresztą uważam, że Trójca Święta, której kiedyś był Oliver Stone, potem go z niej wykluczyłem, a zostali w niej Roman Polański i Martin Scorsese, jest dla mnie bardzo wygodnym systemem. A kto uzupełnił miejsce po Stone? Na razie nikt. Na razie nikt. Może się pojawi ktoś. Nikt jeszcze nie wszedł w te buty. Ale film stał się dla nas takim elementem quasi-religijnym, bardzo mocnym. Potrzebujemy też autorytetu. Agnieszka Holland przemówi do nas swoim filmem za jakiś czas. Ale niektórzy oczekują też od niej prawdopodobnie wyższej przemowy. Jeszcze bardziej spirytualnej. Powiedzieliśmy dużo o tej lewej stronie równania, jeśli chodzi o użycie filmu, telewizji do takich celów retorycznych, tak to ujmijmy.
Historycznie też wspomnieliśmy o tych faszystach oczywiście, natomiast współcześnie wydaje się, że prawica też próbuje odzyskać ten grunt. W Polsce pojawiają się takie produkcje, które opisują historię bohaterów pokroju Pileckiego. Już teraz, nie wiem, jeden film wyszedł, kolejny ma być wyprodukowany. Bardzo dobry film, który nie spotkał się w Polsce z dobrą oceną. Ja akurat jestem bardzo wielkim zwolennikiem Raportu Pileckiego. Jest to bardzo dobry film historyczny w amerykańskim stylu, ale w Polsce ludzie jak na razie zagłosowali przeciwko niemu nogami. Nie udało się. Nie poszło. To jest w ciągu pierwszego weekendu 20 kilka tysięcy osób. Ja uważam, że to jest film bardzo dobry, ale na ten film, jak widać, też się głosuje. A on jest elementem polityki historycznej? Jest elementem polityki historycznej naszego państwa, który służy przypominaniu jednak tego, że Polacy byli przede wszystkim ofiarami dwóch totalitaryzmów, a nie ich współsprawcami, co tak trochę zarysowują inni. Mm-hmm. A to słowo polityka historyczna, to znaczy to sformułowanie, to nie brzmi trochę oksymoronicznie, biorąc pod uwagę tendencje polityków do bycia nie do końca zgodnymi z faktami? Polityka pamięci, możemy mówić. Mm-hmm. Ale politycy dążą do określonych celów. Jest też pewna racja państwa, która w wypadku Polski każe jednak przypominać, czego byliśmy elementem i co się tutaj stało. Mm-hmm. Więc to jest jak najbardziej racjonalna rzecz. Tak było zawsze i będzie. Dlaczego Polacy mieli być jedynym państwem bez takiej polityki? No i mamy taki instytut PISF, Polski Instytut Sztuki Filmowej, który finansuje różnego typu dzieła. Jak oceniasz jego dokonania? Agnieszka Holland. Właśnie. Jak doceniasz jego dokonania? Polski Instytut Sztuki Filmowej w ciągu ostatnich kilkunastu lat stworzył w Polsce jeden z najlepiej działających systemów finansowania kina, edukacji filmowej, wszystkich tych filmów mikrobudżetowych. Mam jeden z najlepiej zorganizowanych systemów finansowania dobrego, ambitnego kina w Europie i na świecie. Gdy rozmawiam z twórcami, to często spotykam się z taką opinią, że to jest świetny system finansowania pod warunkiem, że jesteś w tej klice, która tam jest w tych komisjach, jeden producent ocenia drugiego producenta i tak dalej. Nie jestem w żadnej z tych komisji. Ja mówię o twórcach. Wiem, nie jestem, ale też są publicyści, historycy kina też nie są. Ale tym też się raczej nie odróżniamy od świata. A ten system daje chociaż szansę naprawdę młodym artystom na debiuty, daje szansę na stworzenie różnych rzeczy. Jesteśmy też państwem bardzo ekumenicznym, które ma z jednej strony telewizję polską, a z drugiej na przykład Netflixa, który tu wszedł bardzo mocno. Nie, nie jest tak źle. A co to klik? To kliki istnieją zawsze. W każdej instytucji, w każdym rządzie. Nieważne, czy jest prawica, czy lewica. No tak, no ale powiedziałbym, że sytuacja, w której jeden twórca ma przywilej oceniania wartości, walorów artystycznych drugiego i na tej podstawie przyznawania bądź nie wysokich dotacji, jest jakby z gruntu narażony na tę klikowość. Oczywiście, ale tak działali też przeciwko sobie Rafael i Michał Anioł. Więc nie jesteśmy w stanie tego chyba zmienić, bo wtedy musielibyśmy przekazać ocenę amatorom, a to wtedy obrażałoby artystów. Ale czy amatorem nie jest widz, który idzie do kina, a jednocześnie właśnie tym ostatecznym arbitrem? Sam powiedziałeś, tak, że Polacy zagłosowali nogami i nie idą na raport. No ale wtedy decydowaliby o tym już, to musielibyśmy całkowicie kino skomercjalizować, a wtedy by bardzo wiele rzeczy naprawdę potrzebnych nam nie powstało. Ale wobec tego, komu one są potrzebne, skoro ludzie historii, nie chcą ich przyszłości, oglądać? Dowodowi historycznemu. Są pewne filmy, które teraz się mogą nie spodobać, a spodobają się za 5 lat i będą odgrywały określoną rolę edukacyjną. Stać nas na to, żeby czasem zmarnować kilka milionów na film, którego chwilowo nikt nie obejrzy, bo za parę lat to może być bardzo trafna inwestycja. Niemcy też realizowali różne filmy historyczne, które nie zawsze im się zwracały, ale teraz zawsze mogą pokazać, że mają film o wysiedleniach, że mają film o bombardowaniu Drezna, że mają film o zniszczeniu Wilhelma Gustloffa. My też musimy mieć swoje filmy historyczne. To jest ważny element polityki. To, że produkujemy więcej tych filmów, to jest fakt. No siłą rzeczy, jeśli wyasygnujesz środki na daną branżę, to tam się zacznie więcej produkować. Tak to działa. Natomiast pytanie, czy stosunek ilości tych naprawdę filmów o wysokiej jakości artystycznej do gniotów i do głupich komedyjek romantycznych jest zadowalający? Jak to oceniasz? Myślę, że na pewno nie mamy jakiejś gorszej proporcji niż większość kinematografii na świecie. Ja mam takie wrażenie, że za każdym razem, prawie za każdym razem, jak daję szansę polskiemu kinu, to jestem rozczarowany. Nawet w przypadku tych wielkich dzieł, które mają budzić moje ochy i achy, bardzo często wychodzę z takim wrażeniem, że właściwie nie wiem, co twórca chciał do mnie powiedzieć i co on tam miał w głowie, jak to wszystko tworzył. Ale no, zgadzam się, że są pozytywne niespodzianki. Ostatnio
ostatnio te niespodzianki do mnie docierają za pomocą Netflixa, jeśli chodzi o polską kinematografię, szeroko pojętą, też 90% tych filmów na myśli seriale. Powstało najpierw za pieniądze polskiego podatnika. Netflix jest rozbudowującym się producentem, ale nie aż tak, żeby nie korzystać z tego, co produkował PiS, co produkowała Telewizja Polska. Więc pamiętajmy o tym, że tak naprawdę te sukcesy to także jest mecenat państwowy w większości. No ale naprawdę stać nas, żeby inwestować w filmy, zdaje się, że Wesele Smarzowskiego było dofinansowane z PiS-u. W ramach zachęt. Tylko potem te filmy, jeżeli one odnoszą duży sukces w kinach, są źródłem zwrotu. To wróciło wszystko, jeżeli chodzi o Smarzowskiego, dwójkę Wesele, nie pierwsze, do budżetu państwa. Tak, stać nas, jesteśmy dużym, bogatym krajem, jak najbardziej nas na to wszystko stać. No ale ktoś może powiedzieć, że nie po to płaci podatki, żeby ktoś mu prezentował świat zupełnie sprzeczny z jego światopoglądem. No cóż, ale to już myślę, każdy z nas ma ten problem z tym, na co idą nasze podatki i bardzo wiele rzeczy nam się na to nie podoba. Ale jest różnica między tym, że ktoś nie jest zadowolony z jakości służby zdrowia. Każdy powie, że potrzeba mu służby zdrowia, że potrzeba mu tych lekarzy i pielęgniarek. Może źle oceniać wykonanie zadania, ale zadanie może uznawać za wskazane słuszne. W przypadku finansowania dzieł sztuki sytuacja nie jest analogiczna. Wiem, ale jednym z największych dorobków dwudziestowiecznej kultury jest to, że uznaliśmy, że jednak będziemy sztukę dofinansowywali czasami ze strony państwa. To na pewno nie powinno mieć takiego zakresu jak dofinansowanie służby zdrowia. Żyjemy w skomplikowanym systemie, w którym dokonuje się różnych wyborów. Można powiedzieć, że na przykład państwo powinno nadzorować tym, jak dostarczany jest do nas gaz, ale to sprywatyzowaliśmy. Państwo powinno decydować, jak dostarczany jest do naszych domów prąd, ale to sprywatyzowaliśmy. A w wypadku filmów bywa z tym zupełnie inaczej. Każde państwo wytwarza swój system, a obywatele nie mają na to innego sposobu wpływania niż decydować raz na 4 lata, na kogo głosują. Akurat prąd dostarcza do nas państwo. Ale ja z tego, co pamiętam, płacę rachunek niemieckiej firmie, która rządzi w Warszawie tym prądem. Z polskich, dostarcza go mimo wszystko z polskich tak elektrowni. Jest. Ale to pomijmy, to nie dyskusja o energetyce. A przyszłość kina, bo teraz zdaje się, że jest poważny znak zapytania. Ale on już tej od materii. Kilku lat. Ale kilka lat to nie, mówię przede wszystkim o kwestiach związanych ze sztuczną inteligencją, która teraz może i pisać scenariusze, i odtwarzać głosy, i odtwarzać wizerunki. Ale to nigdy może nie wyeliminuje filmów dziecięcych, to nie wyeliminuje w całości dubbingu, to nie wyeliminuje kina artystycznego. Już miała telewizja wyeliminować radio, już miało radio wyeliminować gazety, gazety miały wyeliminować teatr, teatr miał wyeliminować coś jeszcze innego. Nie, to jest ogromna techniczna zmiana, nie będąca bardziej rewolucyjną zmianą niż te, które przychodzimy od 20 lat w wypadku nowych mediów. I nie wiemy jeszcze, czym ona się skończy. Komercyjnie wcale nie powinno największym producentom zależeć na tym, żeby wyeliminować ten proces normalny, ludzki, aktorski, scenariopisarski z kina, bo to doprowadzi do zbyt dużego ujednolicenia tego systemu i jego zawalenia się w ciągu kilku lat. I myślę, że to się w ciągu najbliższych kilku lat ustabilizuje. Tak jak miała wszystko załatwić pandemia i też się to trochę po pandemii ustabilizowało. Wielki komercyjny system kina światowego opierający się na Hollywood buduje się na balansie. Ja bym powiedział, że to jest prawda, co mówisz w krótkim terminie, ale w długim mówisz, że nie udało się telewizji wyeliminować radia. Nie, nie udało się, masz rację, no ale to w jakim kierunku radio obecnie ewoluuje, to prawdopodobnie będzie niszowy środek przekazu, biorąc pod uwagę, że teraz masz dostęp za pośrednictwem samochodów, które są prawdopodobnie głównym też odbiornikiem rozgłośni radiowych, do internetu. Możesz sobie wchodzić niekoniecznie na rozgłośnie radiowe, a na jakieś streamy, na jakieś playlisty, podcasty, które sam sobie kreujesz, dobierasz. To w takim świecie miejsce dla radia jest marginalne. Tak samo jak może wymyśliliśmy żarówkę i nie trzeba już używać zapałek, ale jeszcze ktoś tam te zapałki produkuje, jakaś niszowa firma i dostarcza je. Pewnie masz rację, natomiast ogólnie artystycznie to niewiele się zmieni. Wiesz, te filmy, które będą robione przez sztuczną inteligencję i pakowane do kin jako nasza rozrywka, i tak nie będą gorsze od tego, co już powstaje teraz z udziałem aktorów. Bo i tak zawsze w końcu ludzie decydują, który scenariusz ma być zrealizowany, jak i przez kogo. A czy jest szansa, że polskie kino
bardziej się zinternacjonalizuje, czyli że zarówno polscy aktorzy wejdą do mainstreamu, będą się częściej pojawiać. Są pewne pojedyncze takie przypadki, nie wiem, czy one już zwiastują wiosnę, czy nie, te jaskółki. No, czy, jeszcze parę lat temu, gdy mówiono o tym, że jakiś polski aktor gra w Hollywood, to się potem okazywało, że gdzieś tam był na planie, ale wiecie, wszystko wycięto, albo jak grał coś, to nawet nie warto tu Weronika Rosati nie miała szczęścia. My jesteśmy już w tej chwili państwem bardziej zinternacjonalizowanym, nasze kino już jest bardziej zinternacjonalizowane. Choćby ostatni zwycięzca z Gdyni, film Agnieszki Smoczyńskiej, tego dowodzi, film polski, zrealizowany w Polsce, ale dziejący się w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy już, nie ma mniejszej ilości polskich aktorów niż niemieckich, na przykład w hollywoodzkich produkcjach. Powstają u nas produkcje na takim samym poziomie jak w Hollywoodzie. Polska jest uczestnikiem wielkich światowych koprodukcji. Nie jest źle, naprawdę nie jest źle. I to głównie dzięki różnym państwowym sposobom sprowadzenia tutaj koprodukcji i światowego biznesu filmowego. To tak już z ciekawości, który, jakbyś miał wymienić trzy filmy z ostatniej dekady polskie, które twoim zdaniem wchodzą w taki top światowy? Ida, oczywiście, i Zimna wojna. Zimna wojna dzięki Idzie, to znaczy dwa polskie filmy, które wchodziły normalnie do dystrybucji kinowej. I przy całym moim stosunku prawdopodobnie takim filmem będzie Zielona granica. Nie wiesz tego, bo nie widziałeś. Myślę, że politycznie będę do tego filmu dość źle nastawiony i to już w tej chwili widzę, bo wiem, co mówi o nim Agnieszka Holland. Ale artystycznie oraz pod względem zaspokojenia światowych potrzeb myślenia o Polsce będzie to film, który będzie oglądany wszędzie na świecie. I nic z tym nie zrobią przeciwnicy tego filmu. Bardzo dziękuję za rozmowę, Łukaszu. Dzięki. A Państwa zachęcam do śledzenia naszego kanału co tydzień. Co tydzień publikujemy o godzinie 19:00, we wtorek kolejny wywiad.